Ostatnio w fizyce i kosmologii, a już zwłaszcza w ich popularnym ujęciu, zawrotną karierę robi tak zwana hipoteza wieloświata, w myśl której wszechświat jest tylko jednym z ogromnej, być może wręcz nieskończonej liczby kosmosów, równie realnych jak nasz. Ściśle rzecz biorąc, jest to nie tyle hipoteza, ile hipotezy, bo rozważanych typów wieloświatów jest nomen omen wiele. Czym one są i skąd się wzięły? Czy współczesna fizyka faktycznie dowiodła, że nasz wszechświat jest tylko malutką częścią czegoś znacznie większego? Zapraszam na krótki spacer po wieloświatach. Idea, że otaczający nas świat nie jest jedyny, że istnieją światy w pewnym sensie równoległe i równie rzeczywiste jak nasz, nie jest niczym nowym. Dyskutowano o niej już w starożytnej Grecji. Na przykład Epikur, filozof żyjący około 300 lat przed Chrystusem, przekonywał, że istnieje nieskończoność światów, zarówno takich jak nasz, jak i zupełnie od niego odmiennych, co uzasadniał rzekomo nieskończoną liczbą atomów Demokryta. W kolejnych stuleciach rozważania o mnogości światów, rozumianych na różne sposoby, przewijały się u wielu filozofów i teologów. Lucrecjusza, Mikołaja z Orem, Giordana Bruna, Gottfrieda Leibniza czy Davida Hume'a, by wymienić tych najbardziej znanych. Były one jednak bardzo luźno powiązane z ówczesną fizyką. Dopiero nadejście dwóch wielkich dwudziestowiecznych teorii, ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej, zmieniło sposób myślenia o tych kwestiach. W obu tych teoriach w pewnym sensie jest miejsce na odrębne wszechświaty. Niektórzy fizycy twierdzą nawet coś więcej, że z tych teorii wręcz wynika istnienie wieloświata, albo nawet wieloświatów. No ale powoli, przyjrzyjmy się, o co chodzi. Centralnymi równaniami ogólnej teorii względności są tak zwane równania Einsteina, które wiążą ze sobą geometrię czasoprzestrzeni z masą, tudzież energią, tego, co się w niej znajduje. Jak głosi popularny slogan, materio energia mówi czasoprzestrzeni, jak się zakrzywiać, a zakrzywienie mówi materio energii, jak się poruszać. Einstein opublikował ogólną teorię względności w 1915 roku i szybko postanowił zastosować ją do wszechświata jako całości. Tak narodziła się kosmologia relatywistyczna, a jej pierwsze odkrycie było takie, że wszechświat nie może być statyczny. Przestrzeń musi się z czasem albo rozszerzać, albo kurczyć. Było to wielkie zaskoczenie dla samego Einsteina, który inaczej to sobie wyobrażał. Wówczas wśród uczonych dość powszechne było przekonanie, że wszechświat jest odwieczny i niezmienny. Aby wymusić statyczność przestrzeni, Einstein dopisał do swoich równań dodatkowy człon, zawierający tak zwaną stałą kosmologiczną, oznaczoną grecką literą lambda. Działa ona jak swego rodzaju antygrawitacja, przeciwdziała ściąganiu się przestrzeni pod wpływem zawartej w niej materii energii. Był to dość desperacki zabieg matematyczny, z którego Einstein miał się zresztą wycofać, podobno nazywając go największą pomyłką swojego życia. Ostatecznie przekonało go ponoć odkrycie ucieczki galaktyk przez Edwina Hubble'a, ale już wcześniej okazało się, że lambda w istocie nie radzi sobie nawet z tym, do czego została wprowadzona. Równania Einsteina ze stałą kosmologiczną tak czy siak prowadziły do modeli, w których wszechświat kurczył się lub rozszerzał. Co dla nas istotne, były wśród tych modeli nawet takie scenariusze, w których ekspansja przestrzeni przyspieszała. I tu dochodzimy wreszcie do pierwszego przykładu wieloświata, przewidywanego przez fizykę. Jak zauważył Arthur Eddington, jeden z pionierów kosmologii relatywistycznej, jeśli ekspansja wszechświata przyspiesza, to ostatecznie podzieli się on na nieskończenie wiele obszarów, które przestaną się nawzajem widzieć i w jakikolwiek sposób ze sobą oddziaływać. Oddziaływania mogą się bowiem rozchodzić co najwyżej z szybkością światła, a przyspieszająca ekspansja będzie rozsuwać poszczególne obszary od siebie jeszcze szybciej. W takim scenariuszu poszczególne obszary staną się swego rodzaju wszechświatami wyspowymi. W niektórych uchowa się garść galaktyk, których wzajemne przyciąganie grawitacyjne będzie lokalnie przeważać nad ekspansją. Ale poza tym otaczać je będzie zimna,
ciemna i wciąż pęczniejąca pustka. I teraz najlepsze, albo najgorsze, no w każdym razie ciekawe. Pod koniec XX wieku dwie grupy astronomów, przyglądając się światłu wyemitowanemu przez bardzo odległe supernowe, stwierdziły ze zdumieniem, że nasz Wszechświat rzeczywiście wydaje się rozszerzać coraz szybciej. Taki scenariusz potwierdzają także późniejsze, zakrojone na szeroką skalę obserwacje gromad galaktyk oraz tak zwanego mikrofalowego promieniowania tła. A zatem Einstein okazał się mieć rację co do stałej kosmologicznej, choć z innych powodów niż przypuszczał. Jego równania jednak muszą zawierać lambdę, aby poprawnie opisywać kosmos. Kosmos, który kiedyś, w bardzo odległej przyszłości, rozrośnie się w wieloświat. Ale to nie jedyny typ wieloświata rozważany przez fizyków i kosmologów. Już w latach 30. niektórzy teoretycy zastanawiali się nad tak zwanymi modelami cyklicznymi lub oscylującymi, według których Wszechświat najpierw się rozszerza, ale potem zaczyna się kurczyć, ostatecznie zapadając się do punktu, a w każdym razie do bardzo małego obszaru. Ten tak zwany wielki kolaps, przeciwieństwo wielkiego wybuchu, nie jest jednak w tych modelach końcem. Zamiast tego następuje swoiste odbicie, nowy wielki wybuch, od którego zaczyna się kolejny kosmiczny cykl. Takich cykli może być nawet nieskończenie wiele. No, choć są tu pewne istotne problemy z entropią, ale w to może nie wchodźmy. W efekcie mamy więc do czynienia z wieloświatem typu czasowego. Poszczególne wszechświaty są tu oddzielone nie w przestrzeni, a w czasie. Są to nie tyle wszechświaty równoległe, ile, nie wiem, szeregowe. Cykliczne modele kosmologiczne wciąż są rozwijane, co na pierwszy rzut oka jest trochę dziwne. No bo skoro odkryto, że ekspansja wszechświata nie tylko nie zwalnia, ale wręcz przyspiesza, to niby jak ma dojść do wielkiego kolapsu i początku nowego cyklu? Okazuje się jednak, że nie musi tu być sprzeczności. W jednym z modeli, opracowanym na początku XXI wieku przez Paula Steinharta i Nila Turoka, stała kosmologiczna w istocie nie jest stała i z czasem się zmniejszy, a ekspansja po biliardach lat w końcu wyhamuje i kosmos zacznie się zapadać. Zupełnie inny model, zwany konforemną kosmologią cykliczną, zaproponował także Roger Penrose. Tam wielkiego kolapsu nie ma w ogóle, ale mimo to, dzięki pewnej matematycznej zmianie perspektywy, mamy w nim do czynienia z kolejnymi cyklami czasu, jak Penrose zatytułował jedną ze swoich książek na ten temat. Penrose nazywa te kolejne cykle eonami. No, niestety nawet pobieżne omówienie tego modelu wymagałoby dłuższego wprowadzenia, ale na szczęście mamy je na naszym kanale, w tym takie wygłoszone przez samego noblistę. A zatem mamy różnorakie wieloświaty typu czasowego, a także wieloświat typu przestrzennego, którym stanie się nasz własny wszechświat, przynajmniej zgodnie z obecnym stanem wiedzy. No ale właśnie, skoro wiemy, że wieloświat typu przestrzennego może naturalnie powstać w wyniku przyspieszającej ekspansji przestrzeni, no to może już powstał. Czy mogło być tak, że nasz wszechświat już w przeszłości przeszedł przez gwałtowną fazę przyspieszającej ekspansji, a to, co obecnie widzimy, cały obserwowalny wszechświat, to tylko malutki wycinek czegoś znacznie większego. Czy obecne modele i obserwacje dopuszczają taką możliwość? Odpowiedź: tak. Ba, według niektórych kosmologów wręcz tego wymagają. Kluczowym słowem jest tu inflacja. No, wszyscy znamy to słowo aż za dobrze, ale w kosmologii ma ono nieco inne znaczenie. W latach 70. XX wieku teoria Wielkiego Wybuchu była już dość dobrze ugruntowana, ale wciąż nie potrafiła wyjaśnić kilku ważnych kwestii. Wspomnę tu tylko o tak zwanym problemie płaskości, który dotyczył obserwacyjnego faktu, że Wszechświat w największej skali doskonale daje się opisać starą, dobrą geometrią euklidesową. Choć przestrzeń bywa lokalnie odeuklidesowiona przez masywne obiekty, takie jak czarne dziury czy gromady galaktyk, to najwyraźniej nie jest ona zakrzywiona globalnie, a w każdym razie jej zakrzywienie jest niewykrywalnie małe. Problem w tym, że teoria Wielkiego Wybuchu nie wyjaśnia, dlaczego tak jest.
Dlaczego globalna krzywizna przestrzeni, która zasadniczo może być opisana dowolną liczbą rzeczywistą, miałaby wynosić dokładnie zero? Aby rozwiązać ten i pozostałe dwa problemy, fizycy Aleksiej Starobiński i Alan Good niezależnie opracowali modele tzw. kosmologicznej inflacji. Zgodnie z takim scenariuszem, u zarania dziejów, mniej więcej między jedną sekstylionową a jedną kwintyliardową sekundy po wielkim wybuchu, wszechświat przeszedł przez fazę gwałtownego puchnięcia, rozszerzając się o czynnik 10 do 26, a być może jeszcze więcej. Poszczególne punkty przestrzeni nagle rozsunęły się od siebie znacznie szybciej niż światło. Teoria względności nakłada co prawda ograniczenie na szybkość cząstek i oddziaływań, ale już nie na szybkość pęcznienia samej przestrzeni. W efekcie przestrzeń rozciągnęła się tak bardzo, że nawet jeśli jest globalnie zakrzywiona, to lokalnie po prostu nie da się tego stwierdzić. Analogicznie jak kulista Ziemia lokalnie wydaje się płaska, tak też inflacyjnie przerośnięty kosmos może być zakrzywiony, tylko my po prostu obserwujemy jego malutki, w przybliżeniu płaski, wycinek. Reasumując, według teorii inflacji Starobińskiego i Guta, nasz wszechświat już jest wieloświatem typu przestrzennego. Ale to jeszcze nie wszystko. Gdy inni kosmologowie przyjrzeli się bliżej modelom inflacyjnym, odkryli coś dziwnego. Proces inflacyjnego puchnięcia przestrzeni powinien trwać wiecznie. Ściślej, jak wykazały prace Andrzeja Lindego, Paula Steinharta i Aleksandra Wilenkina, inflacja raczej nie powinna nagle zatrzymać się w całym wszechświecie, lecz ustawać co najwyżej lokalnie, w stosunkowo niewielkich bąblach. W ramach modelu tzw. wiecznej inflacji wyłania się obraz wszechświata, który jest znacznie bardziej dramatyczny niż w standardowej teorii Wielkiego Wybuchu. Kosmos jako całość miałby być niemal w całości pustą, błyskawicznie pęczniejącą przestrzenią, w której z rzadka trafia się stosunkowo niewielki bąbel, gdzie inflacja już ustała. Z punktu widzenia takiego bąbla, ustanie inflacji jest wielkim wybuchem, od którego zaczyna się już standardowa kosmiczna ewolucja. To, co nazywamy obserwowalnym wszechświatem, jest malutkim fragmentem jednego z takich malutkich bąbli. Bąbli, które wciąż gdzieś tam powstają w swoich własnych wielkich wybuchach, oddzielone od nas na zawsze nieprzekraczalnym, bezustannie puchnącym przestworem. Mają rozmach ci kosmolodzy. Paradygmat inflacyjny, mimo pewnych zalet teoretycznych, pozostaje przedmiotem kontrowersji. W szczególności nie bardzo wiadomo, co fizycznie miałoby powodować inflację. Jak się wydaje, musiałby to być jakiś nowy rodzaj pola kwantowego, wykraczający poza obecny model standardowy fizyki cząstek. No ale zostawiając te kwestie na boku i wracając do wieloświata, można mimo wszystko powiedzieć, że wieloświat dość dobrze pasuje do współczesnej kosmologii. Ale ma on jeszcze jedną ważną zaletę. Pozwala wyjaśnić silną zasadę antropiczną i precyzyjne dostrojenie. Przypomnijmy szybko, co głosi silna zasada antropiczna. Kosmolog Brandon Carter oryginalnie sformułował ją tak. Wszechświat, a zatem i fundamentalne parametry, od których zależy, musi być taki, by na pewnym etapie dopuszczać pojawienie się w nim obserwatorów. Innymi słowy, to, że istniejemy, bardzo mocno ogranicza możliwe wartości niektórych stałych fizycznych. Gdyby stałe te miały choć odrobinę inne wartości niż mają, nasze zaistnienie byłoby niemożliwe. Mówi się, że stałe te są precyzyjnie dostrojone. Przykłady takich parametrów, od których zależy istnienie nie tylko życia, ale także gwiazd, galaktyk, a nawet atomów, omówiliśmy w poprzednim odcinku. Skąd bierze się więc to precyzyjne dostrojenie? Czy wszechświat nie miał wyjścia i po prostu musiał nas zrodzić? Cóż, według hipotezy wieloświata odpowiedź jest tyleż prosta, co oszałamiająca. Nie istnieje jeden kosmos, lecz całe mnóstwo, być może wręcz nieskończenie wiele, kosmosów, w których wartości fundamentalnych parametrów fizycznych są różne. W niektórych kosmosach wartości te są akurat takie, że życie rzeczywiście powstaje. No i nasz wszechświat akurat do nich należy. Niemniej,
lwia część wieloświata jest biologicznie jałowa. Z tego punktu widzenia nie ma niczego tajemniczego w precyzyjnym dostrojeniu. Któryś wszechświat musiał wygrać w tej metakosmicznej loterii, ale niezliczona ilość równie realnych wszechświatów przegrała w niej. Nasz życiodajny kosmos jest taką szczęśliwą, statystyczną anomalią w bezbrzeżnym oceanie wiecznej martwoty. Jak się wydaje, sam Carter także skłaniał się ku takiej interpretacji silnej zasady antropicznej. W tamtym czasie nazwa wieloświat jeszcze nie istniała, ale w swoim wykładzie Carter rozważał zespół wszechświatów, czyli zbiór kosmosów charakteryzowanych wszystkimi możliwymi warunkami początkowymi i wartościami fundamentalnych stałych. Zastanawiając się nad ich fizyczną realnością, Carter pod koniec wykładu zauważa, że choć idea wielu wszechświatów może się wydawać filozoficznie niepożądana, to nie idzie ona dużo dalej niż doktryna Everetta, którą jesteśmy praktycznie zmuszeni przyjąć ze względu na wewnętrzną logikę teorii kwantowej. Carterowi chodzi tu o tak zwaną wieloświatową interpretację mechaniki kwantowej, którą w latach 50. opracował niejaki Hugh Everett. Stanowi ona zupełnie inny typ hipotezy wieloświata niż te omówione wcześniej i celowo zostawiłem ją na deser, no bo bez niej każdy wykład o wieloświatach jest niekompletny. Zapnijcie pasy. Centralnym pojęciem mechaniki kwantowej jest tak zwana funkcja falowa, zwykle oznaczana grecką literą psi. Funkcja falowa zawiera w sobie całość informacji o badanym układzie kwantowym. Zwykle chodzi o coś małego, takiego jak pojedynczy radioaktywny atom, ale zasadniczo może to być cokolwiek, na przykład słynny kot zamknięty w pudełku. Psi ma jednak to do siebie, że zwykle mieści w sobie jednoczesny opis dwóch lub więcej logicznie wykluczających się sytuacji. Przykładowo, dla radioaktywnego atomu zupełnie normalną funkcją falową jest swoista mieszanina funkcji opisującej atom już rozpadły i funkcji opisującej atom jeszcze nie rozpadły. Fizycy mówią wtedy o superpozycji dwóch stanów. Rzecz jasna, jeśli przyjrzymy się naszemu atomowi za pomocą jakiegoś urządzenia pomiarowego, nigdy nie zobaczymy takiej mieszaniny. Okaże się, że atom albo się rozpadł, albo nie. W wyniku pomiaru psi drastycznie się więc zmienia. Superpozycja dwóch stanów nagle kolapsuje lub redukuje się do jednego z nich z pewnym prawdopodobieństwem. Jest tylko jeden problem. Mechanika kwantowa nie mówi, jak to się dzieje. Równania tej teorii, na czele ze słynnym równaniem Schrödingera, nie opisują kolapsu funkcji falowej. Ten tak zwany problem pomiaru spędzał sens powiek samemu Schrödingerowi i ma bezpośredni związek z jego słynnym kocim eksperymentem myślowym, o którym mówiłem przy innej okazji. Mimo upływu niemal 100 lat, fizycy wciąż nie potrafią podać satysfakcjonującego rozwiązania, aczkolwiek propozycji nie brakuje. Jedną z takich propozycji wysunął wspomniany już Hugh Everett. Zaproponował on mianowicie, że żadnego kolapsu tak naprawdę nie ma. Funkcja falowa naszego radioaktywnego atomu pozostaje w superpozycji, a wykonany przez nas pomiar nie robi jej krzywdy. No ale zaraz, skoro superpozycja nie jest niszczona przez pomiar, to czemu, gdy raz już zobaczymy atom rozpadły, w kolejnych pomiarach nie zobaczymy go już nigdy jako nierozpadłego? Otóż według Everetta jest tak dlatego, że w dużym uproszczeniu, podczas pomiaru to nasza funkcja falowa rozszczepiła się na dwie. Jedna część związała się ze składową mieszaniny opisującą atom rozpadły, a druga z tą opisującą atom nierozpadły. Obie części stają się od siebie odtąd zupełnie niezależne. Można powiedzieć, i tak się zwykle mówi w popularnych ujęciach interpretacji Everetta, że cały wszechświat uległ w tym momencie rozszczepieniu, a wraz z nim my i nasza świadomość. Osobiście uważam, że mówienie o rozszczepianiu się wszechświata w wyniku każdego pomiaru kwantowego jest trochę mylące. Sednem jest tu funkcja falowa, która nigdy nie kolapsuje, która opisuje nie tylko poszczególne obiekty, takie jak nasz radioaktywny atom, ale zamyka w sobie niewyobrażalnie wielki wieloświat. Wieloświat, w którym dzieje się dosłownie wszystko, w którym realizuje się każdy fizycznie dopuszczalny scenariusz,
a tylko nasza świadomość, przemierzając go, wycina z niego pojedynczy łańcuch zdarzeń. Nasz mały, osobisty wszechświat. No, chyba odeszliśmy daleko od twardej fizyki, więc na tym zakończę nasz krótki przegląd wieloświatów. Dodajmy, iż był to przegląd z konieczności bardzo powierzchowny i niekompletny. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, polecam Wam książkę Michała Hellera Nieskończenie wiele wszechświatów, która poza dogłębnym omówieniem hipotez wieloświata, ich odmian i historii, sporo miejsca poświęca także pytaniu, czy wieloświaty to w ogóle jeszcze nauka. To samo pytanie można zresztą zadać pod adresem Zasad antropicznych. Zajmiemy się tym w czwartym, ostatnim odcinku Zasad z człowiekiem. Zapraszam.